Kierownica niepowycierana. Witamy w odcinku z Dubaju. Dzisiaj jedziemy między innymi w bardzo ciekawe miejsce z Mateuszem. Dokąd jedziemy? Jedziemy dogadać sprawę silnika do Italii, jedziemy dogadać sprawę lamp do Italii. W tych dwóch miejscach zobaczycie coś, co myślę, że w najgorszych snach nawet nie wiedzieliście, w jakich warunkach można naprawiać auta. No dobra, zobaczymy ten prawdziwy Dubaj, tak? Którego nie widać na pocztówkach i filmikach na YouTubie. Tak, to będzie ten Dubaj, o którym nikt nie mówi, ale każdy o nim słyszał. Mamy maski. Idziemy zwiedzać. I te 488 teraz przyjechało. No. I te 488 jest do kupienia w dobrych pieniądzach. Patrz. Co się z felgą stało? Takie było przyjęcie. I teraz. Tutaj trochę. Ramę uszkodziło. Ała. To się da naprawić. Zacisk jest cały, tarcza tylko pękła. Poduchy strzeliło wszystkie. Szybę przednią też wywaliło. Co najważniejsze, stała w oryginale. Do tej pory była. Zderzak tym, wiadomo, był naprawiany. Ale poduchy wszystkie strzeliły, nie? 2000 km przebiegu i ona, on tylko, że za nią jest w stanie za 3 paki łody. Tak jak stoi. Znaczy postawi ją na te na 4 koła, nie? Ale na sprzedaż są te 2 lata. Ta. Ta jest na 4 koła. I ta. Jest wszystko ok, tylko moduł kamery nie działa. Dlatego jest rozebrane. I nie ma foteli. Tylko rozebrane, bo moduł kamery jest z tyłu. A ta była uszkodzona i naprawiana. Ma kit na prawym błotniku, prawe drzwi i delikatnie tak na dachu. Co było i wcześniej? Nikt nie wie, tak? A to jest ta 50, nie? Tak, 550, dokładnie, 550. This spider, how much? Gallardo spider? And model? This model? 2007. To? 430. To jest 360. 430. No to nie chcesz taki 430? Nie chcę. Ale tak w środku ładnie wygląda. O, piękna! Kurde, chyba trzeba brać. Ja pierd... Cały Dubaj. Trochę zniesmaczony znowu jestem, ale fajnie zobaczyć, jak to wszystko się tu naprawdę odbywa. I być jeszcze bardziej wyczulonym na zakupy aut z prywatnych rąk od pierwszych właścicieli. Bez żadnych takich niewiadomych historii. Co się stało temu Astonu? Oczko wypadło. Oczko mu wypadło temu Astonu. W Emiratach zawsze musi dowozić dwóch jedzenie, ponieważ jeden dowozi, a drugi donosi, tak? Powinien być jeszcze trzeci, który czyta adres albo rozmawia po angielsku.
ale to może być delikatny problem. Obuwie również przystosowane do jazdy. Spodenki się wietrzą. Pakistanik tak zwany. A to co, boją się, że im Hondę ktoś ukradnie? Dlatego we dwóch jeżdżą? Może jeden nie ma siły trzymać plecaka i kierownicy. You told me, Matthew, tomorrow 1 p.m. call me, I will check what about 48 from Oman. Okay? And Salman, wait, bye bye. Kurwa. Which car you have in your garage now? S63 Coupe, but ready, not S63. S63 Coupe? Which model is? 18. How much? 400, 399. Okay, I will check. Okay, okay. Bye bye. Teraz jedziemy jeszcze na chwilkę do naszego partnera tutaj w Emiratach, pokazać wam te wszystkie Baby G, jak to wygląda. Niedługo zobaczycie pełną już ofertę u nas, aut dostępnych, gotowych do przeróbki, bądź kitów do własnoręcznej przeróbki. Za chwileczkę tam będziemy, pokażemy wam też ciekawą niespodziankę. Baby G, ale w troszkę większej wersji. Tu mamy Baby G Quadro, prawie gotowy do wydania. Jeszcze stara maska. Tak. Teraz będzie już nowa maska w kolejnych i nowy grill, jeszcze jest stary. I mamy zwolnice produkowane w Niemczech. Także taka opcja też będzie, żeby zamówić kwadrata. Zobacz, Bullet Performance, uturbiony. Nie wierzę. Pakiet mocy, też do zrobienia. I oczywiście wnętrze też można wystylizować według uznania klienta. Teraz pokażę wam proces przeróbki, jakiś etap tego procesu, jak to wygląda tutaj w Emiratach. A tak wygląda surówka. Mamy cały przód, czyli błotniki, pokrywę silnika, grill, okulary, zderzak. Mamy progi, mamy tylne poszerzenie. Proces produkcji. Przeróbki nie jest wcale taki łatwy. Ma to być zrobione porządnie. Trzeba niestety trochę pracy w to wsadzić. Tutaj jest też wyprute wnętrze, bo będzie przerabiane. Można przerobić kierownicę, fotele, boczki, tunel środkowy też inny, wszystko obszyte skórą. Pokażę wam zaraz na gotowym efekcie też. A tu właśnie się robi też mały kwadrat. A teraz wam pokażę nowy grill, jaki będzie w naszych pakietach. Dokładnie taki. Tu jest jeszcze taki prototyp wersji a la Brabus, natomiast nam się najbardziej podoba zwykła wersja klasyczna G, Baby G. Taka jak na przykład tutaj będzie za chwilę gotowa. Na zwykłych kołach jeszcze śmiesznie wygląda. Mamy komplet dystansów, które też trzeba zamocować. Mamy układ wydechowy. Oczywiście wydech też jest na bok. Działający AMG z oryginalnymi końcówkami. Lusterka też są oczywiście, tak jak widać. Tylne lampy również. W kwadracie jeszcze szerzej, nie? Tak. Dołożony jest ten karbon. Mhm. A tu już gotowy produkt. To jest ten a la Brabus, nie? Tak. Wstąpiliśmy na chwilę do Szardży, czyli dubajskiego Słomczyna. Odcinek z Szardży możecie tutaj zobaczyć, jak byłem poprzednim razem, ale przyjechaliśmy po coś zupełnie innego, po Steyr Puchy wojskowe G. Ale naszą uwagę przykuł pewien samochód, obok którego przejeżdżaliśmy.
trochę większa niwa. Strefę industrialną. A to są te, co te handlarze tymi częściami, co wtedy mnie tu ze Zdzichem wysłałeś, co tak pojeździliśmy po tych uliczkach, czy nie? To nie to? Tam jest cywilizacja, gdzie ja wysłałem. A tutaj jest po prostu taka, no... Zresztą chciałbym dużo mówić. Jeszcze 2 minuty. I tu już się zaczynają. Po prawej nas takie warsztaciki, jak naprawiają te samochody. I otwórzmy szybki. Jak handlują częściami. Kurde, jak na wietnamskim bazarze. Jesteśmy 4 km za granicą, gdzie brony zawracają. Cmentarz się zaczyna zaraz. Patrz, FJ-ki. To był warsztat, jak myślałem. Panie sprężyny. Jest lepsze. Tak wygląda cały Kuwait. Tak? Tak jest w Kuwaicie? Tak wygląda cały Kuwait. Wiedziesz, naprawiają silniki na ulicach i tak dalej, no. Inny świat. O, detailing tam widzę jest? Tak, tak, tak. Można no, zamocować. Ciekawe, czy z wyżywieniem jest. Są takie aukcje tutaj. Tutaj i tutaj to są takie domy aukcyjne. Domy aukcyjne. Prawie jak w Tokio. Śmiesznie. Czy ludzie grube pieniądze płacą, żeby powiedzieć? Co tu się dzieje? No czuję się, jakbym był w jakimś Wietnamie, Afryce. Komora do malowania. Patrz, jak szpachuje ładnie. Nawet garaż nie mieści. Jaki smród jest. Yes. Więc jak ktoś wam w Polsce powie, że ma niegodne warunki pracy, to... Pokoje też są do wynajęcia. No właśnie. Kolejny kopart, mini. Mini kopart. Mini Carrefour to mini. Mini pięknie wypucowane Ameryki. No takiego syfu to jeszcze nie widziałem, naprawdę. W takich warunkach się naprawia Ferrari, Lamborghini na przykład. A potem, brother, I don't know why your engine doesn't work. Maybe sand on the pistons, I don't know. Także kupującym na aukcjach albo od handlarzy w ciemno serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia. Skuteczność trafienia na minę 99%. Jak się tego odpowiednio nie sprawdzi. Albo nie zna się historii auta. Widzisz to? Daje do myślenia to wszystko. Teraz podjechaliśmy pod gościa, który zajmuje się używanymi częściami do superkarów. Temat mocno popularny w Dubaju.
słabo mi się robi. Ładna Italia. Szkoda, że moja jest idealna, bo bym sobie coś pożyczył z tej. Ale niczego nie potrzebuję. Chociaż tutaj za wiele się nie da odzyskać. Ty, widziałeś ile tu szpachli było na błotniku? Zobacz. Ja pierdzielę. Czyli to nie był pierwszy dzwon tego auta. Skąd on to bierze? Tutaj możesz sobie ćwiarteczkę. Tu kiedyś był cały Bentley, teraz jest 3/4 Bentleya. Może W12 albo Dorolca silnik? Aston Martin V12. Silnik, proszę. No, wszystko jest. Bentley, V8. اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إيطاليا أفنتادور هوراكان غالاردو بنتلي بنتلي غالاردو غالاردو Maserati, 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 Maserati. No to już wiemy, skąd brać części. Kawałek Bentleya. A może silniki chcesz jakieś? Proszę tutaj. Cała przednia ośka do Bentleya. 12. Tutaj. Maserati 4,2 litra. Tu blok W12, głowica W12. Masz skrzynię z... To prawdopodobnie będzie z Italii. Tu masz z Bentleya 8 szapę. To wygląda jak Huracan. Albo... Z dziurą. No ale to nie szkodzi, to tylko w sprzęgu. Oryginalne leżaki. To jest tylko pokazanie, że nie tylko w tym. Nie tylko Wodawa ma dużo części. 8-8 lat. To jest Italia tu. Tak. Prawa, ja potrzebuję prawą lampę, kurwa. Atakuj. Ile ma pinów? 10. Dupa mi z takiej lampy. To różnią się wtyczkami, tak? No bo masz z AFS-em, bez AFS-u, z dojazdy dziennej, niedziennej. Okrywy bagażnika. Trochę tego tu jest. Ale nawet taka niezła kultura. Regały w miarę czysto. Tak, już to zaczyna wyglądać. Ale najlepsza jest złota drabinka. Zobaczyliście, jak wygląda ciemna strona rynku motoryzacyjnego w Emiratach. Warto coś takiego zobaczyć i wyrobić sobie jakieś zdanie o tym wszystkim, co się tutaj dzieje. A dzieje się, jak widać, sporo i trzeba mieć się mocno na baczności. Jeśli przyświeca Wam motto takie jak mi, że nie ma okazji i że jak coś się stanie, to musi się kryć za tym jakaś historia. Do zobaczenia w następnym odcinku.